Roletę zewnętrzną z napędem ręcznym, taśmowym lub sznurkowym możemy udoskonalić, montując w niej silnik elektryczny. Spośród bogatej oferty silników elektrycznych rurowych do rolet wybrałem silnik firmy Inel. Przy wyborze kierowałem się atrakcyjną ceną, gwarancją, która wynosi aż 5 lat oraz tym, że jest to silnik polskiej produkcji. W ofercie firmy Inel oprócz napędów zwykłych i radiowych znajdują się także różnego rodzaju piloty, sterowniki, systemy centralnego sterowania, sterowniki do bram. To są dane silnika, którego będziemy montować. Jest to silnik przystosowany do rury oktagonalnej o średnicy 40 mm. W paczce, którą otrzymałem, jest pilot jednokanałowy, silnik rurowy, i akcesoria. Dokumentacja, instrukcja montażu i użytkowania. Przyrząd do regulacji wyłączników krańcowych. Dane techniczne silnika. Jest to jednofazowy asynchroniczny silnik rurowy o symbolu YYGL35R 10/17. Moment obrotowy tego silnika to 10 Nm. Napięcie zasilania 230 V, moc 126 W. Do sterowania silnikiem radiowym wymagany jest jakiś nadajnik. W tym wypadku jest to nadajnik pilot jednokanałowy. Zasilany jest baterią typu pastylka o symbolu CR2430. Częstotliwość radia to 433 MHz. Do pilota dołączona jest magnetyczna podstawka, którą mocujemy na przykład na ścianie czy meblach. To są pokrętła do regulacji położeń krańcowych rolety. Strzałki umieszczone obok pokrętła wskazują kierunek obrotu silnika i właściwą śrubę regulacyjną dla danego kierunku. Przy pomocy tych pokręteł ustawimy później pozycję dolną i górną. To jest uchwyt montażowy, który najpierw przymocujemy do boku skrzynki rolety, a później zamocujemy w tym uchwycie silnik. To jest adapter,
który przy pomocy rury oktagonalnej będzie połączony z zabierakiem silnika, a który spowoduje ruch mechanicznych wyłączników krańcowych. Tutaj mamy zabierak, który umieścimy na wale napędowym silnika. Jest to główny element napędowy rolety. To jest wycięcie do połączenia rury nawojowej i zabieraka napędu wkrętami lub nitami. Jak widać, silnik napędu radiowego ma przewód trójżyłowy, czyli mamy przewód ochronny, przewód neutralny i fazowy. Do podłączenia takiego napędu wystarczy nam zwykła wtyczka, którą włożymy do gniazdka. Przyłączymy teraz przewód silnika do zasilania i przeprowadzimy procedurę rejestracji nadajnika do napędu. Posłużę się stoperem, aby było widać czas potrzebny do rejestracji, a na zabieraku umieścimy oznaczenie, aby było widać ruch napędu. Aby zaprogramować nadajnik do napędu, należy włączyć zasilanie 230 V. Teraz w ciągu 10 sekund od włączenia zasilania należy nacisnąć jednocześnie na krótko klawisze góra i dół pilota. Po tej operacji silnik wykona ruch w górę i dół. W ciągu następnych 10 sekund należy krótko nacisnąć klawisz góra pilota. Krótki ruch w górę i w dół potwierdzi prawidłowość rejestracji. Od tego momentu możemy już w pełni sterować napędem za pomocą pilota. Aktywne są przyciski góra, dół i stop. Przyciski minus i plus w tym pilocie są nieaktywne. To jest tabela doboru odpowiedniego silnika rurowego do rolety w zależności od jej rodzaju i wymiaru. Gdy mamy jakieś wątpliwości w doborze napędu czy sterownika, najlepiej zwrócić się do fachowców. Napędy.net jest właśnie takim wyspecjalizowanym sklepem dostarczającym profesjonalne napędy i automatykę do bram i rolet oraz automatykę domową. Gdy zakupimy produkty w tym sklepie, mamy pewność, że nie zostaniemy sami. Oferuje on telefoniczną pomoc techniczną dotyczącą montażu i programowania zakupionych produktów. W tym filmie zobaczyliśmy, jak wygląda silnik do rolety, w jaki sposób go zaprogramować. Następnym krokiem będzie montaż silnika w rolecie, ale to już zobaczymy w następnym filmie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!